A ja zaparkowałem właśnie sobie tutaj. A stało się to tak. Tak na bogato. A to nie mój klimat. Przestrzeń garażową. Czy wam powiem o też zajebistym gadżecie? Point of view. Mikołaj. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na pierwszej podróży tego roku i pierwszej naszej podróży z 3-miesięcznym niemowlakiem. Ja już jestem spakowany, zobaczcie, pełny bagażnik, wózki, wanny, wszystkie inne mleka i butelki, zabawki, zabaweczki, rzeczy potrzebne i te mniej. Brakuje mi tylko rodziny, po którą właśnie zmierzam i zapraszam was na tego vloga. Wybieramy się do Gdańska. Tak, rodzina w komplecie, w samochodzie, wszyscy jesteśmy. Cześć kochanie. Tak jak mówiłem, jedziemy do Gdańska, tym razem bez przyczepy, ponieważ no, pierwszy wyjazd chcemy sobie odbyć bez przyczepy jednak na taki weekend. No, z Dziubaskiem uważam, że jechalibyśmy po prostu zbyt długo. Musimy zobaczyć, jak on się sprawdzi nam w trasie, jak długo będzie spał i tak dalej. Jednak bez takiego małego dziecka 7 godzin się jedzie w jedną stronę. A czasami dłużej, więc no, z maleństwem to byśmy cały dzień musieli poświęcić na tą podróż, a tak naprawdę na 3 dni jadąc to trochę szkoda. Wesołego aleluja dla was, pomimo że oglądacie ten film już po świętach, ale zapraszam, abyście obejrzeli sobie tutaj, jak nasze perypetie wyglądają, więc jedziemy. Jak możecie zauważyć, 5 stopni Celsjusza powyżej zera. A aura jest bardzo sprzyjająca. Po 10 minutach od wyjechania z domu młodzież już śpi sobie w foteliku i teraz mamy nadzieję, że jak największą część tej podróży po prostu prześpi, a dalej zobaczymy, jak to będzie. Nakarmiony, przebrany, uśpiony, 3 godzinki miejmy nadzieję przed nami takiej spokojnej podróży, chociaż ta, trzeba przyznać, pogoda no nie jest sprzyjająca do tego, żeby troszkę podgonić taką stóweczką. Delikatnie szybciej od tira 110 sobie jadę i szybciej nie zamierzam. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I witamy Gdańsk. Rodzinka rozpakowana. Ja zaparkowałem właśnie sobie tutaj na parkingu obok kampera naszą furmankę. Dojechaliśmy. Mikołaj całą drogę przespał. Całe szczęście. Obudził się dopiero jak podjechaliśmy pod nasze mieszkanie, apartament. Chyba apartament jednak. Zobaczcie. Tam w tle. Nad samą rzeką. Taką miejscóweczkę sobie wynajęliśmy. I zaraz wam ją pokażę. Ja musiałem wyjechać, bo parking w apartamentowcu 4 dyszki za dobę, a tutaj jest taki nieopodal darmowy, no 5 minut z buta, ale 4 dyszki za dzień w kieszeni. Idę. W tle za mną jest apartamentowiec, w którym wynajęliśmy mieszkanie, a w tych okolicznościach nadrzecznych powiem wam, dlaczego wybraliśmy Gdańsk. A stało się to tak. Nie no, wybraliśmy Gdańsk, ponieważ od siebie z domu mamy tutaj 3,5 godzinki drogi i tak jak mówiłem, całą drogę Mikołaj przespał, więc udało się to pyknąć na raz, bez zatrzymywania i po 3,5 godziny dotarliśmy na miejsce. Pokażę wam teraz apartamentowiec i zaklimatyzujemy się troszkę tutaj na miejscu. Tak się nazywają apartamentowce. Nigdy wcześniej w takim miejscu nie wynajmowaliśmy mieszkanka i muszę wam powiedzieć, że czuję się trochę zmieszany. Tak na bogato, a to nie mój klimat. I tak, idziemy sobie przez korytarz do windy. Winda elegancka. Piętro drugie, słuchajcie, pędzę, lecę.
Wynajęliśmy sobie apartament blisko centrum, żeby móc zapakować Mikołaja po prostu w wózek i pójść się przejść w miejsca ładne i ładniejsze tego miasta i sobie pozwiedzać. Nad morze zawsze możemy sobie dojechać. Tak, korytarze wypęczone drewienkiem. Tak naprawdę na elegancko. I robimy wjazd na chatę. Jakieś ładne obrazy, jakieś inne rzeczy, wykończenia. Pięknie. Na wejściu, dzień dobry. Bletka. Bletka, już. Na wejściu wita nas Bletka. I wchodzimy na room tour. Albo to zrobimy jak ogarnę, bo na razie wszystkie tobołki tutaj zwaliłem i tak to wygląda. No dobra, chatka ogarnięta, przystosowana. Dzidziuś przede wszystkim, jakby to nazwać, załatwiony, nakarmiony, oporządzony. To jest lepsze słowo. I tak, teraz mogę wam pokazać, jak to mieszkanko wygląda. Za mną są drzwi wejściowe i na lewo od razu jest kuchenka, do której sobie wejdziemy. Tutaj mamy strefę mleka i psa. Chlebek rozmrażamy, bo wzięliśmy ze sobą taki fajny na zakwasie. Babkę dzisiaj kupiłem. O, tutaj jest taka babeczka. Wielkanocna. I tak, tutaj mamy okno takie balkonowe, ale balkonu nie ma. Można trochę sąsiadów podglądać. No i tak, kuchenka taka w takim szarym klimacie. Fajne te fronty, podoba mi się to. Takie prawdopodobnie będziemy mieć tylko w innym kolorze u siebie w domu. Nagram wam takie point of view, czyli z punktu widzenia mnie. I tak, tutaj jest wejście, wychodzimy właśnie z kuchni. Wejście mamy do łazieneczki i tutaj jest przedpokój, który moim zdaniem jest tak dziwnie rozwiązany, bo jak tutaj wejdziemy sobie w brudnych butach, to później tędy chodzimy po tym brudnym i trzeba cały czas to sprzątać pomiędzy kuchnią a salonem. Łazieneczka. Pyk. Elegancka. Siemanko, peace and love. Tutaj można jakieś światełko sobie zapalić jeszcze. O, bardzo proszę. Bardzo duża przestrzeń prysznicowa. No i kibelek oczywiście. Ręcznik, na którym już się suszą rzeczy małego. Pod takim prysznicem jeszcze się nie kąpałem, ale przyjdzie na to czas. Idąc dalej właśnie przez ten przedpokój, o którym wam mówiłem, mamy salon, w którym zrobiliśmy sobie przestrzeń garażową. Tak, tam mamy całą elektronikę pod telewizorem, czyli wszystko się zgadza. No i tutaj się urządziliśmy tak, że Zuzia się z małym tutaj zabawia. Tutaj jest Mikołaj, którego bliżej poznacie sobie na kolejnym filmie, już na kolejnym. Zabraliśmy ze sobą, jak widzicie, taki bujak, który jest w bardzo fajny sposób składany i naprawdę nie zajmuje dużo miejsca w bagażniku, a jest to niesamowity gadżet taki dziecięcy, o którym kiedyś nie miałem zielonego pojęcia. W sumie kilka miesięcy temu dostaliśmy go w prezencie od cioci Gosi. Dziękujemy bardzo. Taki po kuzynie czy po bracie ciotecznym. Spadek, że tak powiem. Nie, spadek nie. Młody żyje i ma się bardzo dobrze. Czyli takie tam dostaliśmy po prostu. I wracając do point of view, wchodzimy sobie do sypialenki. Tutaj mamy bardzo ładny klosz, duże takie okna balkonowe, chociaż tutaj balkonu nie ma, a był w salonie, którego wam nie pokazałem. Pojemna szafa i tutaj mamy przestrzeń przebieralnię i zabraliśmy ze sobą taką fajną miskę składaną, która posłuży nam jako wanienka dla małego. Wzięliśmy sobie, żeby go tutaj chociaż zraz przekąpać, bo wiedzieliśmy, że wanny nie ma, pod prysznicem takiego bobaska to dosyć ciężko. I tutaj jeszcze wam pokażę, że jest wyjście takie tarasowe, gdzie możemy sobie jeszcze na ten taras wyjść, przykurzyć jakiegoś gibonsa czy coś.
to zrozumiesz. Albo jakiegoś peta. W sensie nie my, wy możecie, jak tu przyjedziecie. No i tak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, do centrum mamy bardzo blisko. Kosztowało nas to nie dużo więcej niż pole kempingowe na taki sam okres czasu, bo około 800 zapłaciliśmy, tak? 840. 840 zł dokładnie zapłaciliśmy sobie, a płaciliśmy za 3 dni 500 zł ostatnio na kempingu, także taka różnica. To było w zeszłym roku, więc kemping pewnie również zdrożał. Ale nie o tym, nie o to chodzi. Pierwszy wyjazd niekempingowy, następny na majóweczkę z pewnością taki będzie, a dzisiaj jeszcze wyjdziemy sobie na miasto, nad tą rzekę, na spacer, ale najpierw musimy sobie coś zjeść. A w związku z tym, że my będziemy jeść, to jeszcze wam powiem o też zajebistym gadżecie, czyli taka poduszka do karmienia. W ogóle Zuza sobie coś takiego kupiła, a w ogóle z tego nie korzysta, a ja to uwielbiam. To zawijasz sobie tutaj, chłopie, dookoła, jeden z drugim, jakbyś miał mieć dziecko. I tutaj jest idealna miejscóweczka, żeby małolata sobie położyć, butle mu tam zaaplikować i po prostu świetna sprawa. Oczywiście można z jakiejś innej korzystać, ale to jest taka typowa dla kobiet w ciąży. A skoro Zuza nie korzysta, to chociaż ja takie cudo mam. A nawiązuję tutaj do jedzenia, ponieważ my dziś nie będziemy nic gotować, a zamówimy sobie, skorzystamy z uroków miasta, jakich nasza mała miejscowość tuszy nie oferuje, czyli pyszne.pl i jakieś fajne wegetariańskie jedzonko. Także wybieramy sobie coś i no, pochwalę wam się tutaj, co będziemy jedli. Bo jest pad thai, jest gaobao z tofu, papryczką chili, papryką słodką, makaron z batatą do... I mam bardzo wysokie opinie, bo ma... Dobra, ale to nie jest najtańsze, nie? No nie, najtańsze to będzie pizza. No dobra, ale nie chodzi mi o najtańsze, w sensie, że nie najtańsze, tylko po prostu nie jest tanio. No nie jest tanio. Ale będzie smaczne. Żółte curry z tofu z kasztanami. Kurde. Koreańska misa szczęścia z grzybami, shiitake, warzywami, kiszonką, ryżem, ośmielonym sosem z papryki. Dane z gorącego półmiska. No nie, bakłażan po syczuańsku. 19:05. O tej godzinie będziemy mieć jedzenie, więc zmieniamy plany, robimy roszadę i teraz idziemy na spacerek. A na 19 wrócimy sobie tutaj zjeść obiad o kolację. Jednak to nie będzie obiad. Półtorej godziny aplikacja pokazała oczekiwania na żarcie po zamówieniu, także po prostu ruszyliśmy babkę wielkanocną i idziemy na przechadzkę. Point of view Mikołaj. Lecimy. No to jest stary rynek od razu. A w tle za nami atrakcja zwana Amber Sky, na którą pewnie się nie wybierzemy. I tak tutaj przechadzając się pod tym Amber Skyem, kołem młyńskim, z którego jest pewnie piękny widok tutaj na centrum Gdańska z góry, chciałbym wam podziękować za to, że jesteście na tym filmie i zaprosić was na kolejny, na którym przejdziemy się tak dogłębniej trochę po tym mieście. Wydaje mi się, że zwiedzimy największe w Polsce zoo i zobaczymy, jak się spaceruje z takim małym łebkiem i w ogóle jak to wszystko wygląda. Na dzisiejszym filmie jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę cała podróż przebiegła bardzo pomyślnie. Nie spodziewałem się, że będzie tak gładko. Myślę, że z przyczepą to po tych 3 godzinach już, jak się młody wybudził, byłby po prostu postój, karmienie, przebieranie, ogarnianie, czyli co najmniej godzinka takiej przerwy i później może znowu z godzinkę by pospał, a może nie. Na pewno to przetestujemy już niebawem na majóweczce. A teraz spójrzcie sobie na ten piękny widok. Thank you.
No i słuchajcie, zapraszam Was na jutrzejszy film, subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, my wracamy już na chatkę po małym, delikatnym spacerze na jedzonko, które już kurier wiezie, dostaliśmy przed chwilą taką wiadomość, także do zobaczenia na kolejnym materiale, hej! Dotarliśmy do mieszkania i tak jak obiecałem, pokażę Wam, co zamówiliśmy przez pyszne.pl, portal Less Chinese. Zakochaj się w Azji, tak jak my. Jakieś wegetariańskie różne cuda tutaj Zuzanna zamówiła. Gongbao z tofu z ryżem jaśminowym i żółte curry z tofu również z ryżem jaśminowym. I to teraz widzicie na przebitkach, także... Bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Najlepsze tofu, jakie jadłem. Czas wyślować bombę.